Dzień dobry. Dzisiaj mamy kolejną część mojego denka. Mam nadzieję, że to już będzie ostatnia. I tym razem to są produkty do ciała, których jest bardzo dużo. Mam ich tutaj cały taki wielki kosz. Mam nadzieję, że uda mi się jakoś tak w miarę przez nie przebrnąć i udzielić odpowiedzi przy okazji na parę Waszych pytań, bo o te produkty, które tu się znajdują, gdzieś tam się pojawiały pytania. Myślałam, że już przy okazji tego filmu mogę Wam to wszystko za jednym zamachem załatwić. No to co? Jedziemy. Jak zwykle płyny do soczewek, to są moje płyny do soczewek Isle of Comfort bez okularów. Ja cały czas kupuję ten sam płyn, więc tutaj żadnej nowości nie ma. Jeśli macie jakieś wątpliwości albo pytania, albo coś Was interesuje związanego z soczewkami albo z tym płynem, to zostawię Wam link w opisie filmu do innego nagrania, w którym już o tym opowiadałam. Teraz tak, to był kosmetyk Nuxe Body i to był jakiś taki, wiecie, anti-aging, nawilżający, ujędrniający, napinający w ogóle balsam do ciała. Jezu, cudownie on pachniał. Cudownie. To był taki zapach, że z przyjemnością się mogłam się posmarować 4 razy z rzędu, tak ładnie pachniał, nawet jak było zimno. Jedyna rzecz, która mi się w nim nie podobała potwornie, to było to, że niestety produkt miał, jak się go dało za dużo, to mi się takie kulki robiły na skórze, tak jakby się łuszczył trochę. Ale tak ogólnie to bardzo polecam, znakomity kosmetyk, jak chcecie komuś sprawić przyjemność, to naprawdę jest bardzo, bardzo luksusowy, przyjemny kosmetyk w używaniu. I podobnie było z masełkiem orzeźwiającym z Patent Wrap. Tego już raczej nie kupicie, bo tutaj patrzę, że to na 5 urodziny była limitowana edycja. Ono pachniało bardzo intensywnie, cytrusowo, takie właśnie cytrynka, limonka, coś takiego. Bardzo przyjemne masło, zresztą wszystkie produkty z Patent Wrap do tej pory, oprócz chyba jednego, bardzo mi odpowiadały. Ten był bardzo nawilżający, przyjemna była skóra po nim, szybko się wchłaniał, nie kleiły się do skóry, się nie kleiły włosy, więc bardzo, bardzo fajny produkt, polecam. Dalej, mam tu patrzę dwa produkty z marki Born to Bio. Jeden to jest żel pod prysznic Tropical Mango. Znakomity, znakomity, polecam serdecznie. Jeden z fajniejszych zapachów, a one się nie pienią tak super mocno, więc też skóry nie wysuszają aż tak bardzo. Przyjemnie się nimi myło, były skuteczne i fajny bardzo żel. Tutaj mam też męski z tej samej serii, to jest Born to Bio Men i to był Spicy Energy. Jeśli chodzi o zapach tego produktu, ja bym powiedziała, że on nie jest jakiś specjalnie super męski, on nie pachnie jak męskie perfumy, on po prostu był taki, no właśnie taki jakiś trochę ziołowy, tak jak przyprawami trochę pachniał, bardzo przyjemny. Michał mówi, że on był taki sobie, nie, że był jakiś super genialny, że po prostu był przeciętny, w ten sposób to przekazuje tu recenzję. Jeszcze a propos męskich kosmetyków jest jeszcze jeden i to jest Palmolive Men, to też Michałek zużył, odświeżający i powiedział mi, że to jest produkt, który jest tani, ale sytuacja z nim przedstawia się w ten sposób, że trzeba go używać 2 razy tyle co normalnego, więc w sumie nie jest jakiś super opłacalny i zapach, o ile się nie mylę, był taki. No, ten zapach jest. On mi się bardzo kojarzy z marką Palmolive. Wszystkie ich produkty dla mężczyzn, moim zdaniem, pachną podobnie i właśnie mają taki męski, ale nie do końca zapach, taki świeży. Nie wiem, no ciężko jest mi to określić. W każdym razie, no to myślę, że on już więcej u nas się nie pojawi, chyba że jakimś zupełnym przypadkiem. Dalej, to był znakomity kosmetyk, znakomity. Aubrey Soothing Moisturizing Lotion do rąk i ciała. To był taki balsamik z, już Wam powiem z czym. Ten był, zdaje się, z nagietkiem. I to był bardzo przyjemny produkt. On się błyskawicznie wchłaniał. Super się nadawał zarówno do rąk, jak i do ciała. Ja go używałam na początku tylko jako kremu do rąk, bo to jest niewielkie opakowanie, 89 ml. Ale później zaczęłam go używać też jako balsamu do ciała, jak potrzebowałam szybkiego nawilżenia na długo i bardzo, bardzo polecam. Jak szukacie łagodzącego balsamu do ciała albo na jakąś wycieczkę, żeby mało opakowanie mieć ze sobą, to jest bardzo fajna rzecz. Dalej, ten zostawiłam specjalnie, żeby wam pokazać po prostu, bo mam nadzieję, że mnie nie pozwą za to, ale Simple Beauty, łagodny zmywacz bezacetonowy, pielęgnacja paznokci, zostawiłam nawet na nim cenę 4,95 za 150 ml. W życiu tak złego zmywacza do paznokci nie miałam w rękach. Wysuszał mi skórę do tego stopnia, że miałam, słuchajcie, dotąd białe palce. Dotąd miałam białe palce. Lakier zmywał opornie, jak nie wiem, trzeba było nasączyć wacik tak, żeby po prostu kapał i dopiero wtedy można było zmyć lakier do paznokci. O lakierze takim brokatowym to w ogóle zapomnij. I ogólnie jestem bardzo niezadowolona z tego produktu. W końcu w połowie przestałam go używać, po prostu wylałam go, żeby już mi nie cuchnął i kupiłam inny. Bardzo, bardzo zawiodłam się na tym produkcie. Myślę, że jakby kosztował złotówkę nawet, to bym miała jakiekolwiek do niego, no nie wiem, oczekiwania wobec niego, a ten po prostu zawiódł wszystkie możliwe, które były. Dalej, mam świetny, świetny produkt i to jest drugie moje opakowanie. To był balsam z olejem z winogron
z marki Joik. I ja Wam kiedyś nagrywałam recenzję tego produktu i drugie opakowanie zużyłam. Bardzo fajny, bardzo lekki, zostawiał taki przyjemny połysk na skórze. Zapach miał też bardzo przyjemny i też ten zapach przez jakiś czas utrzymywał się na skórze. Super zadowolona byłam, świetny produkt. Jak sobie szukacie czegoś takiego przyjemnego, luksusowego, to też jest bardzo fajne. Tutaj, a propos marki Joik, to zużyłam jakieś... może w marcu tego roku, więc długo już czekało, żeby o tym sobie przypomnieć. I to był taki balsam w sztyfcie. On był właśnie w takiej formie wykręcanego sztyftu. I to było właściwie masło kakaowe z kilkoma dodatkami. Myślę, że teraz uda mi się to wyszorować porządnie, zalać gorącą wodą, przelać jakimś alkoholem i zrobię sobie swój taki balsam właśnie w sztyfcie. Po prostu roztopię masła i w odpowiednich proporcjach... Łop! Lesterek jest podjarany tym pomysłem. Naleję sobie właśnie do środka i będę miała też taki sztyw do użytku, bo bardzo byłam zadowolona z tego produktu, z tego powodu, że sama forma jest świetna, żeby posmarować sobie jakiś łokieć albo cokolwiek. Miałam go zawsze w torebce i super, super. I bardzo był wydajny. To było chyba 60 gramów. Tak, i te 60 gramów starczyło mi na, nie wiem, z rok. Dalej. To jest produkt, który chyba ja nie zużyłam go całego, tylko dostałam od Weroniki jakąś tam część, żeby sobie zobaczyć, jak on pachnie. I to jest Sweet Lemon, żel pod prysznic z Body Shopu. Fajny był w sumie. Wysuszał mi trochę skórę, szczerze mówiąc, ale pachniał cudownie i przyjemnie się go używało. Jak miałam ochotę na taki prysznic po prostu dla orzeźwienia o poranku, to ten zapach bardzo mi odpowiadał, więc też polecam. Kolejne opakowanie, Fresh and Natural, balsam, nie balsam, tylko cukrowy peeling do ciała, malinowy, nie będę już powtarzać 500 raz tego samego, bo wszyscy już wiedzą, uwielbiam ten produkt, cudownie pachnie, cudownie działa, żadnych nie mam do niego, ale totalnie żadnych. To był znakomity produkt i też chyba Wam go pokazywałam albo w ulubieńcach, albo zrobiłam Wam jakąś recenzję. Marka nazywa się Tade albo Aleppo Soap & Co., bo to są jakby takie dwie siostrzane marki. I to był krem do rąk różany, który nie pachniał taką różą sztuczną, tylko on pachniał jak prawdziwe, dzikie róże. Wchłaniał mi się jak nic na świecie. Nie miałam takiego kremu do rąk, który mi się tak szybko wchłaniał jak to. Bardzo, bardzo byłam zadowolona. Może mi się uda przygotować dla Was nagranie dotyczące innych produktów tej marki, bo uważam, że jest bardzo niedoceniana, a można kupić w niej znakomite mydła do mycia twarzy, świetne mydła do mycia ciała, ten balsam do rąk, ten krem do rąk był super. Co oni tam jeszcze mają? Mają kilka olejków, w tym olejek suchy, który jest prawie taki jak olejek z Nuxa, a jest chyba trochę tańszy i jest 150, duża butelka, także jak mi się uda, to Wam coś tam przygotuję, a jak nie tutaj, to na innym kanale, to wtedy Wam jakoś dam znać na Facebooku. W ogóle zaglądajcie do mnie na Facebooka, jeżeli Was interesują jakieś nowości, bo ja prowadzę w tej chwili tam 2 czy 3 kanały i wszystkie nowości, wszystkie filmy, wszystkie posty też na blogu publikuję na fejsie i możecie sobie zobaczyć po prostu, bo ja tam mam... No przynajmniej raz w tygodniu przepis na kosmetyk, a tu na tym kanale dostaję pytania, kiedy będzie przepis, a tam macie co tydzień, także możecie sobie zajrzeć i wszystko będzie wiadomo. Mam też taki malutki pojemniczek po jakiejś maseczce, którą zrobiłam sobie sama, nie wiem co tu było, więc sorry. I to była maseczka na bank, ponieważ jest w tym pojemniku, to była maseczka do ciała, bo miałam jakieś takie popękane elementy na... Znaczy elementy, skóra mi popękała po prostu tu na ramionach, o dziwo, chyba od ramionczek, od jakiejś takiej jednej bluzki, która miała koronkę i miałam tutaj takie popękane. I zrobiłam sobie taką maseczkę, żeby to nakładać, zostawić na trochę i poczekać, aż mi się to ładnie wygoi i zużyłam właśnie takie opakowanie, tam było chyba 20 gramów. Ten był, o, to był niezły olej, nie umieściłam go w jakim w ogóle, jestem chyba jedyną osobą, co na ziemi, który potrafi się tak podekscytować olejem. Moi drodzy, to był olej Sasha Inchi. I to jest produkt, który trafił tu, a nie do surowców, bo to jest kosmetyk, można powiedzieć. To był olej, za który ja się wzięłam z tego powodu, że mi strasznie pękała skóra, było mi bardzo nieprzyjemnie, niekomfortowo. Byłam poprzesuszana i na twarzy, i na dekolcie, i na ramionach. I to było jeszcze w ubiegłym roku. Zużyłam go z wielką przyjemnością, bardzo był skuteczny. Dużo osób się mnie pyta, czy to jest olej spożywczy. Niby są takie formy, które są spożywcze. Ten konkretny moim zdaniem nie jest. Poza tym na opakowaniu jest tylko informacja dotycząca stosowania zewnętrznego, więc ja myślę, że to jest jakby jasne. Dalej, kolejny płyn do soczewek, Optifree Replenish. Ten jakiś dostałam chyba za darmo przy zamówieniu czy przy czymś. Zużyłam go tylko dlatego, że go miałam w małej butelce i zabierałam go ze sobą czasami na wyjazdy. Nie byłam specjalnie zachwycona, moim zdaniem jest za taką cenę to powinien po prostu być super, a był taki sobie. Dwa dezodoranty Vichy, to są te po prostu antyperspiracyjne, tutaj też no, spoko są, działają, tyle mogę powiedzieć na ich temat.
A nie, jedną rzecz jeszcze, że może i są drogie, ale są bardzo wydajne. Mi starcza taki dezodorant na wiele tygodni, więc spoko. Zostawiłam sobie tu, patrzę, orzechy brazylijskie, mydełko z Oriflame, opakowanie. A to dlatego, że to mydło bardzo ładnie pachniało i w miarę dobrze, znaczy dobrze myło i w miarę nie wysuszało dłoni. Więc jak z takiego mydła w kostce sobie szukacie, to ja myślę, że mogę to polecić. Często mnie pytacie, czy ja coś polecam z tych takich gazetkowych, powiedzmy, marek właśnie z tych, gdzie się z katalogu kupuje. Ja prawie nigdy nie robię zakupów w takich miejscach, dlatego że bardzo, bardzo wiele rzeczy mnie od nich uczula, od jednych, drugich, trzecich. No i niestety tutaj ja jakby wypadam z tego zakresu, ale tutaj akurat kilka miałam takich produktów, które mi się sprawdziły, mogłam wam pokazać, to wam pokazałam. Teraz mam tu mydełko i mogę je polecić, to polecam. Ho! Krem do depilacji z Sensual z marki Joanna. Był spoko, bardzo delikatny. Trzeba było moim zdaniem 100 razy dłużej czekać od kremów z Vit, zanim wydepilował włoski, albo to był jakiś sensitive, zdaje się. Tak, to był jakiś taki delikatna, ulepszona formuła i coś tam jeszcze, ale miałam jeszcze taki z zielonymi elementami i on działał praktycznie bardzo, bardzo podobnie jak tamte właśnie z Vita. Na ten trzeba było trochę dłużej czekać, zanim zadziałał, ale i tak byłam zadowolona. Ale tu zaznaczę, ja mam takie włoski, których praktycznie nie widać. Ja mogę depilować nogi na przykład raz na 6 miesięcy, więc tyle. Dalej, olejek zmysłowy do ciała z wiśnią i cytryną z Fresh Natural. Jaki to był kosmetyk. Jak on bosko pachnie, ja wam na bank. Albo mówiłam o nim w ulubieńcach, albo gdzieś indziej. Zużyłam całą tą butelkę z naprawdę niesamowitą przyjemnością, bo to był olejek, który po pierwsze wchłaniał się bardzo szybko, po drugie zostawiał taką przyjemną warstwę, nie lepką, ale taki nawilżonej skóry, uczucie nawilżonej skóry, o, to chciałam powiedzieć. I do tego jeszcze ten zapach utrzymywał się na długo. Ja w pewnym momencie przelałam sobie go do roletki takiej, no wiecie, tak jak błyszczyki były kiedyś, albo perfumy są właśnie w takich roletkach. Przelałam sobie ten olejek do tej roletki i używałam za uszami jako w zgięciach tutaj ramienia, w łokciu znaczy, to chciałam powiedzieć chyba, jako taki właśnie substytut perfum, można powiedzieć, i super był. Jak chcecie coś przyjemnie pachnącego i takiego właśnie olejowego, co też do masażu się nada, to jest znakomity, bardzo polecam. A propos olejów, to tutaj miałam taki, ciężko powiedzieć, kurczę, to był olejek z Nuxa, Nux Body. Chciałam wam nagrać recenzję, ale nie zdążyłam, bo zdążyłam zużyć ten produkt. Nie wiem, czy kiedyś wam o nim opowiadałam, szczerze mówiąc nie pamiętam. Używałam go razem z rękawicą Kessa do takiego peelingu pod prysznicem. Jeśli chodzi o te antycelulitowe właściwości, to nie mam pojęcia, czy on coś zadziałał, bo ja za bardzo nie mam celulitu, więc nie ocenię. Zapach miał taki trochę dziwny, ale im dłużej go używałam, tym bardziej mi się podobał. Taki troszeczkę leśny, bardzo ciężki, ale przy tym przyjemny. Samo opakowanie było znakomite. Ja myślę, że jakoś może uda mi się doprowadzić do porządku i jeszcze z niego skorzystać, bo pompka była świetna, dozowała dobrą ilość produktu. A sam kosmetyk, jeżeli się zastanawiacie, czy jest wart uwagi, no to jeżeli chodzi o te właściwości antycelulitowe, to nie wiem, ale jeżeli chodzi o właściwości napinające i żeby skóra była właśnie taka, wiecie, jędrna w dotyku, taka napięta, to jak najbardziej on to robił, uważam. Uważam, że był bardzo skuteczny. Jeszcze wiecie co, zostały mi takie dwie małe rzeczy. To są odlewki produktów, które dostałam od Agnieszki z marki Mythos. Jeden to był szampon, oliwka i proteiny with germ, to będą pszenicy. A proteiny pszenicy, sorry, zawiesiłam się lekko. A druga to właśnie maska do włosów, oliwa, miód, soja i właśnie te proteiny pszenicy. I kurczę, wiecie co? Ja się zakochałam w tych kosmetykach. Na pewno, jeżeli tylko gdzieś tam wpadną mi w ręce, to kupię i szampon, i odżywkę, bo były tak nawilżające. Szampon był nawilżający, tak dokładnie zmywały. Ja ich używałam ich kilkakrotnie, no to były takie dosyć duże odlewki. Odżywka starczyła mi chyba na 3 aplikacje, szampon na 4 mycia. Kurczę, naprawdę. Tak nawilżający szampon jeszcze mi w życiu w ręce nie wpadł. Bardzo miękkie włosy po nim były, domywał mi wszystkie jakieś tam, wiecie, suchy szampon, jak miałam na przykład, albo no lakier do włosów nie używam, ale takie rzeczy, jeżeli cokolwiek miałam, jakąś pastę z glinki, wszystko mi ładnie domywał, a tamta odżywka sprawiała, że włosy były bardzo miękkie, bardzo takie śliskie, ale nie zawiera silikonów, one mają bardzo dobre składy i ogólnie jestem super zadowolona z nich i będę na pewno szukać więcej produktów tej marki, bo kurczę, no... Na razie robi szał. Dobra, to byłoby na tyle. Opróżniłam mój gigantyczny pojemnik. Mam nadzieję, że wam się podobało i że coś ciekawego dzisiaj tutaj znaleźliście dla siebie. Lekki tutaj coś się stało. No i to byłoby na tyle. Do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam!